Łana. Jest przyjęcie Nocara, prawe skrzydło, Numa po rękach Wout, niestety. Być może nawet taktyka bloku w naszej drużynie powinna być zmieniona. Bardzo dużo tajki obijają nam po prostej blok out. Być może trzeba nawet kosztem dziury w bloku zmienić ustawienie obrony z blokiem, zasłonić bardzo dokładnie prostą, aby uniemożliwić wybijanie tego bloku na drugą stronę, a tym samym wzmocnić obronę środka boiska i boskości. Tak, gdyż statystyka bloku w tym trzecim secie jest niepokojąca. Tylko jeden punktowy blok Poleka. Pamiętamy, w pierwszej, drugiej Agnieszki partii... Bednarek? Tak, oczywiście. W pierwszej, drugiej partii było w tym elemencie dużo, dużo lepiej. Myli się na szczęście w ataku Willa Van. No to już mamy dwa oczka. W tej chwili gramy z Aleksandrą Jagiełło na boisko. Po przegonie z nią Anna Barańska, Agnieszka Bednarek i Katarzyna Gajgał na środku. Milena Sadurek, lewe skrzydło, Anna Barańska nie skończyła. Grają jeszcze tajki. Willa Van, ale tylko leciutki plas na drugą stronę. Była tam Milena Sadurek, lewe skrzydło, ale wyrzucona za antenkę Anna Barańska. Jeszcze gramy. Sadurek do kogo? Do tyłu. Za nisko. Zebrała się do tego ataku bardzo szybko Joanna Kaczor, ale także nie skończyła. Willa Van bez bloku teraz. Polki nie skoczyły, czy wreszcie uda się skończyć? Niesamowite tajki w obronie, ale no, w końcu wypracowaliśmy piłkę, że dostaniemy ją za darmo. I jak? Ze środka jest koniec, wreszcie. A jeśli tak... Jagiełło. Kolejna dobra zagrywka Oli. Atak jest ze środka. Jest obroniona piłka. Ale nie będzie ataku, przebicie dolnym sposobem na drugą stronę. No Sara! A i przełamuje niestety ręce Anny Barańskiej. To Jania nie zdołała nawet przełożyć tych rąk. Zagrały pierwszy raz krzyż, tajki środkowa obiegła na jedną nogę do antenki. Prawe skrzydło zeszło do środka i to kolejny raz zmyliło nasze dziewczyny. Właśnie w takich gorszych momentach tajki zaczynają nagle grać coś, czego nie grały przez całe to spotkanie. Malika po taśmie. Chciałem powiedzieć, że jest przyswoite przyjęcie, ale była wrzucona w siatkę Milena Sadurek. A na pojedynczym bloku zablokowana Anna Barańska. Ale nie może tak być, żeby pod Anną Barańską nie była asekuracji. Tutaj na tej powtórce widzimy nasze rozgrywki ligowe. I nie zapominajmy, że tajki są trzecią drużyną na kontynencie azjatyckim. One pokonały wszystkie pozostałe. Agnieszka Bednarek, a pojawiła się na parkiecie Anna Woźniakowska w miejsce Anny Barańskiej. No, być może ta siatkarka wniesie troszkę świeżości do gry naszej drużyny, ale szybko teraz to zagrały. No Sara do Pleumit. To jest ta Tajlandia, którą oglądaliśmy przed rokiem. Tapa Pajpun. Pierwsza piłka, pierwsze przyjęcie Anny Woźniakowskiej. Ona także dostaje piłkę w ataku, a jest skuteczna. Anna Kaczor, dobra zagrywka, Łana jednak, proszę zobaczyć jakie przyjęcie, stawiamy blok, świetnie Kasia Gajgał. A i mamy piłkę za darmo, przebitą przez Willa Van, lewe skrzydło, drugi atak Anny Woźniakowskiej i drugi skuteczny. Jania Woźniakowska już po zupełnie innym kierunku, najpierw był po środek boiska, po skosie, w tej chwili z wykorzystaniem tego, że skacze do niej rozgrywająca i wyciągnęła wysoko rękę, zaatakowała z samego nadgarstka wolną strefę. Dobra zmiana, dobre wejście Anny Woźniakowskiej. Willa Van nie przyjmuje, no Sara, wysoka piłka Onuma, broni Mariola Zenik, nie uderzała teraz Pleumit, a i od razu pobiegła tam na krótką z jednej nogi, Sadurek, druga linia, Aleksandra Przybysz, znakomicie, w sam narożnik boiska. Willa Van ciągle z problemami, ona także w ataku, jest blok, Sadurek i Gajgał, a szkoda, szkoda, że nie było dobrej asekuracji. Tam za Jasią Kaczor jest Ola Przybysz, Ola Jagiełło, która tutaj mogła bez problemu podbić tą piłkę. Znowu gdzieś tutaj brakuje tej komunikacji. Dziewczyny muszą bardziej sobie ufać, muszą mieć śmiałość ustawienia tych piłek. Od Sara przyjmuje Ola Jagiełło. Nie kończy teraz Katarzyna Gajgał. Szybko, szybko ponownie świetnie zagrały. Jasia Kaczor w tej chwili jednoręcz w obronie, tą krótką. Łana. No Sara na środek, Onuma jeszcze przetoczała się jeszcze, ta piłka. Jeszcze, brawo! Tak trzeba grać z tajkami, tak do końca, konsekwentnie w obronie.
Kapitalna wymiana z obu stron, ale nie ma kto zaatakować. Nie ma komu uderzyć do Cara. Druga linia, Willaban zablokowana w roli głównej. Dobrze, prowadziła się do góry. Dwa ataki, dwa skuteczne. Teraz do Cara, lewe skrzydło, Numa. Dobrze, stawiamy blok. Pleumic do kogo? Druga linia, Malika po rękach. Była tam w obronie Anna Woźniakowska. Druga linia, Anna Kaczor. Biednie tutaj się przedziera po prostu Joasia, pokonując bloku o Numę. Mamy prowadzenie 4 punktów. Ale to nadal do końca seta, jeszcze przed dziewczynami daleka droga. No, Cara na środek Pleumic. Biednie Kasia Geigau wysoko trzymała cały czas ręce, nie pozwoliła Azjatce zaatakować przed nią. No jeszcze nie udało się zmieścić tej piłki w boisku, ale błąd popełnia na nasze szczęście Jerzym Matlakiem i jego ekipą, aby zbudować drużynę na miarę medalu mistrzostw Starego Kontynentu, a tu pojedynczy blok. Oli Przybysz, Jagiełło. Brawa, brawa, jeszcze raz brawa. Jak ktoś dobrze obserwował tą akcję, to brawa dla Mileny Sadurek, która bardzo czujnie trzyma ręce w bloku od piłki, która się odbijała od Kasi Geigau wcześniej, w pierwszej akcji. Ponownie Woźniakowska przechodząca piłka, Katarzyna Geigau trafiła tam w Willa Van Onuma. Świetnie Mariola Zenik, Sadurek teraz do kogo? Szybsza piłka, lewe skrzydło. Ola Jagiełło. I dziewczyny zaczynają wykorzystywać atuty swoje, wzrostowe, przewagę. I tutaj nie ściągają tej piłki, szukają ataku dalekiego przede wszystkim. A przyznam szczerze, że w tym fragmencie spotkania po prostu jest serce, jest zaangażowanie, jest naprawdę kapitalna walka. Proszę zobaczyć, co zrobiła Mariola Zenik w asekuracji. Jagiełło technicznie, także cudownie broni Łana. Malika niestety w sam narożnik. A to jest duża sztuka z obrotu z drugiej linii przy potrójnym bloku umieścić. Naprawdę może podobać się ta czwarta partia w wykonaniu obu. Reprezentacja teraz błyskawicznie, niczym japoński Shinkansen rozegrana ta krótka z tyłu. No na pewno Onuma nie wie, kiedy do tego wyskoczyć do bloku i nie wie gdzie. Katarzyna Geigau. Niestety nie przewinęła się ta piłka na drugą stronę. Oddajemy za darmo 7 punkt, no ale mamy 6 przewagi. A wszystko na razie znakomicie układa się w czwartym secie. Trzeba jednak kontrolować ten wynik. Nie można pozwolić sobie na stratę punktów seriami. A coraz częściej Milena Sadurek gra tę akcję. Przybująca piłka, Łana Nocara także na środek. Malika. Niewiele brakło, a i byłby blok, i byłaby obrona w wykonaniu Agnieszki Marioli. No i teraz koncentracja, skupienie. Onuma potężnie trudzi się jedną ręką w tym rozegraniu. Milena Sadurek. Ale to nie może spowodować, żeby dziewczyny zwolniły. Ola Jagiełło dobrze, czujnie nie przełożyła rąk na drugą stronę. Joanna Kaczor ponownie jedną ręką rozgrywa Milena Sadurek do Agnieszki Bednarek. 16-8. Ola Jagiełło w każdym elemencie tej partii górujemy nad Tajlandią. Teraz Willa Van, trudna piłka, podwójny blok. Jeszcze obronimy. Ofiarnie rzuciła się Ola Jagiełło. No Willa Van nieliczne razy udało się jej pokonać Mariolę Zenik przy atakowaniu poprzekątnej. Tym razem okazała się lepsza. Nasza dobra gra udokumentowana jest statystyką. 100% przyjęcie zagrywki w tej partii, także w ataku. Bardzo wysoko. Anna Woźniakowska, kolejny atak udany przy potrójnym bloku. No i taki atak, jeżeli zawodnik atakujący widzi, że ręce nie są przełożone na drugą stronę siatki blokujących, umiejętnie to wykorzysta, to właśnie piłka z reguły wychodzi takim rikoczetem jak przed chwilą od bloku. I Agnieszka Bednarek. Czekamy na kolejne asy serwisowe Agnieszki Bednarek. Przechodząca piłka, niestety punkt dla Tajlandii, choć nie zgodziłbym się z decyzją. Ale przeszkodziły na pewno dziewczyny. Popatrzmy. W rozegraniu rozgrywającej, ale ta piłka już była minimalna. Nie ma powodów do kłótni, do jakichś głębszych protestów, tym bardziej, że od razu tapa w Haipun.
czuje zagrywkę. Polki zdobywają 18 punkt. Jeszcze 7. I w Kielcach oglądać będziemy pierwszy tiebreak. Joanna Kaczor. Łana. Przyjęcie na 5 metr. Trudna piłka. Onuma, no właśnie. Świetnie, a tak obok bloku po długiej przekątnej, tam gdzie nikogo nie było w obronie. Nie boi się podjąć ryzyka Onuma, a my oglądamy zmianę, którą już wcześniej proponował nam szkoleniowiec polskiej reprezentacji Jerzy Matlak. Paulina Maj. Miejsce Jasi Kaczor. Mariola Zenik, Sadurek przeciągnęła tę piłkę do skrzydła, do Katarzyny Gajgał. Kasia tym razem nie ściągała tej piłki, zaatakowała właśnie do samej końcowej linii, a widać, że ten typ ataku do końcowej linii Tajkom sprawia dużo problemów. 19 do 11. Anna Woźniakowska. Skrócony serwis na Onumę. Na palce Onuma, wyrzucona za antenkę, zaatakowała lewą ręką teraz Onuma, ale mamy szansę na 20 punkt. Aleksandra Jagiełło. Anna Woźniakowska. No Sara do tyłu kończy Pleumic. 12 punkt, przewaga bezpieczna, 8-punktowa. Nic nie powinno złego wydarzyć się naszej reprezentacji, choć jeśli przypomnimy sobie wydarzenia choćby z drugiego seta, kiedy Tajki zdobyły 7 punktów z rzędu, no to jeszcze wszystko możliwe. Mariola Zenik świetnie teraz przyjęła tą trudną zagrywkę. Ola Jagiełło w aut. Jest 13 punkt. Atak autowy, będzie jeszcze zmiana, podwyższenie bloku. Utujuan weszła na boisko, w miejsce Maliki. Pleumic. Oj właśnie, przy zagrywce tej siatkarki Polki straciły 7 punktów. Popatrzmy jak będzie teraz. Paulina Maj, precyzyjne przyjęcie, druga linia. Anna Woźniakowska niestety zablokowana. 14 do 20. Jelena Sadurek powinna szybciej, przy w miarę dokładnym przyjęciu, przy zawodnicy, przy której zagrywce na mnie idzie, starać się jak najszybciej uciec z tego ustawienia. Katarzyna Gajko w tej chwili dobrze obiegała na jedną nogę. Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby do tej siatkarki wystawienie. A serwisowy niestety, no i chyba Jerzy Matlak musi w kaniu cyklu World Grand Prix, musi tego seta wygrać. Pleumic. Anna Woźniakowska kapitalnie kiwa Milena Sadurek. Uciekamy z tego newralgicznego i bardzo trudnego dla nas ustawienia. No i to naszym dziewczynom w tej chwili brakuje 4 punktów, aby doprowadzić do remisu w partiach. Katarzyna Gajgał. Łana. Złe to przyjęcie Onuma, trzeba wreszcie powstrzymać atak tej zawodniczki. Jest pasywny blok, ale wrzuciła teraz w siatkę swoją rozgrywającą Ola Jagiełło. Ona także w ataku. Jeszcze nie koniec, no Sara, prawe skrzydło, Pleumic. Świetnie Paulina Maj w obronie. Dobra decyzja Mileny Sadurek, duże brawa, miała bardzo trudną piłkę, aby wystawić ją na skrzydło. Kolejna długa wymiana, nie uderzyła Agnieszka Bednarek, to się może zemścić, ale jeszcze szansa. Ola Jagiełło mocno broni, Łana, Onuma potężnie. Kolejna asekuracja udana po stronie Tajek. Ależ długa wymiana, Pleumit musiała plasować. Teraz Milena Sadurek do Oli Jagiełło, jeszcze nie koniec, wszystko wraca na naszą stronę. Ale wzięła sprawy w swoje ręce Milena Sadurek. No jeśli atakujący nie kończą, to teraz tu Katarzyna Gajgał. No bardzo Sara dobra. Na środek. Bardzo umiejętnie przez bark atakują Tajki. U Tajwan w tej chwili zasłoniła w ogóle atak w tym kierunku. Nie dosyć, że przez bark, to jeszcze poprzez obrót ciała. Spadająca piłka po zagrywce Nocary, przebijemy za darmo na drugą stronę. Nocara, ponownie środek, ale jest Paulina Maj w obronie. Milena Sadurek, no tylko wysoko postawiła piłkę. Oli Jagiełło, to nie będzie koniec jeszcze tej akcji. Zenik, Sadurek, podwójny blok teraz próbował zatrzymać atak Agnieszki Bednarek. Mylą się Tajki, zdobywamy 23 punkt. 23 do 16, 2 punkty i będzie tiebreak, ale jeszcze bronią się Tajki. U Taiwan ze środka i na zagrywce Onuma, ale już za chwilę
piłkę wprowadzać będzie Amporn. Nie zdążył wprowadzić Amporn, trener na boisku. No i wcieka się teraz kolejny z Tajlandii na swoją zawodniczkę. Onuma Wout. No i mamy Ola Jagiełło. Out. Niestety. No i będzie trzeba kolejną akcję rozegrać, aby zakończyć ten set. Miejmy nadzieję, że ta nowo wprowadzona zawodniczka U Taiwan nie zaprezentuje jakiejś niesamowitej zagrywki. U Taiwan, spadająca piłka, niestety nie radzi sobie Mariola Zenik. Ale ten bufor, ten dystans, ta strata tajek, no jest jeszcze duża. Ale U Taiwan zagrywki nasze dziewczyny dopiero w tej chwili poznają. U Taiwan. Ciągłe problemy z przyjęciem. Anna Woźniakowska, świetnie ustawiona, Willa Van w obronie, ale mamy przechodzącą piłkę, wykorzystuje to Eonna Kaczor. Oj, w Kielcach oglądać będziemy tiebreak, zatem już pierwsze spotkanie turnieju World Grand Prix.